Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku z XCOM 2 Long War of the Chosen. Muszę się, kurczę, nauczyć tej formułki, ale myślę, że to niedługo potrwa. Natomiast, kochani, jesteśmy po opublikowaniu pierwszego odcinka, natomiast nie zamierzałem go opublikować tak wcześnie rano, w środę, ale mam trochę czasu, więc go opublikowałem, żeby szybciej się dowiedzieć propozycji waszych postaci, więc ten odcinek jest nagrywany dość szybko, natomiast nie bójcie się, jeszcze będą miejsca. Natomiast miałem dwie propozycje od Wojtasza i od, jeżeli dobrze mówię, Nick i kurczę blade, już mówię, bo muszę szybciutko sprawdzić na telefonie, żeby nie było. Szybko, tu. Momencik. I Black Echo. Także, kochani, mamy dwie osoby i właśnie pierwszą z nich to jest Luana, lider Mareora. Natomiast Wojtaszem mówił, żeby tutaj były rozpuszczone włosy i czapka z daszkiem, ale czapka z daszkiem niestety przykrywała te piękne włosy. I muszę powiedzieć, że trochę nasiedziałem się, żeby tę postać zrobić tutaj, ponieważ dorzuciłem kilka modów i myślę, że wygląda super po prostu. Także może ja pokażę jeszcze, zanim przejdziemy do głównej gry, co my tu mamy na przykładzie właśnie tutaj Luany. Także to są te podstawowe, prawda? Warkocz i tak dalej, proste rzeczy, tutaj łysina, no może nie. Potem mamy z Dzieci Anarchii, jakby ktoś potrzebował sobie wziąć. Ja to będę tak przelatywał, a wy sobie po prostu zatrzymajcie. Może tak z boku trochę. I właśnie z tego moda, tylko właśnie nie pamiętam, jak się nazywał. Tutaj był chyba Female Hair Pack. I tu naprawdę są fajne włosy i dobrze zrobione. Naprawdę. O, tu mamy od Ciri. Oko. Także naprawdę super te włosy są. Oczywiście tutaj twarz powinna być odpowiednia, ale to się nie bójcie, ja to wszystko dopasuję. Jeżeli czegoś nie będę mógł dopasować, to będę musiał coś zmienić niestety. Także naprawdę spoko. No właśnie zazwyczaj z tymi włosami nie pasuje niestety żadna czapka, albo jest coś właśnie dorzuconego wraz z włosami. Także jest tego trochę. No właśnie, i muszę powiedzieć, to jest spoko, nie widziałem tego, dla jakiejś japońskiej pani. Naprawdę mega te włosy są, o, to już w ogóle. Także mega, no ta opaska jest włączona już, więc ona będzie, ale to się nią nie przejmujcie. O kurde, zaczyna mi tutaj coś się pierdzielić. Dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o włosy. Tutaj są żniwiarze. Bandany, no właśnie ta bandana jest. No i jak widzicie, tutaj miała być czapka, bejsbolówka, no więc właśnie tak by to wyglądało, nie? Więc słabo. Natomiast tu mamy Dzieci Anarchii. Tutaj kapitanów, adwentów i innych. To jest oczywiście od... ten główny mod Kapnus chyba. Także tutaj też są fajne rzeczy, ale jak mówię, no nie z tymi włosami, więc albo włosy, albo po prostu hełm jakiś. Mamy... Tu. Tu mamy z Black Ops 3. To jest nowy mod dorzucony. Także jak najbardziej też spoko rzeczy są. No i właśnie z tych, kurde, to jest jakiś fajny mod. Tu jest bardzo mało rzeczy, ale też zrobiłem przykładową postać. Za chwilkę pokażę. No i tutaj z Metal Geara. No właśnie, tutaj są dolne rzeczy. Jakieś opaski, które widzieliśmy, baklawy. No właśnie, i tutaj są, kurcze, te rzeczy. Niestety na tych włosach nie widać, ale właśnie ta Palestina na przykład tu jest wzięta, nie? Także spoko. W ogóle, kochani, jest dorzuciłem moda z cyborgami, tylko nie, myślałem, że to będzie ładniej wyglądało, powiem szczerze, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej. Po prostu kawałek twarzy rozwalonej i że cyborg jest pod spodem. No może się to komuś podobać, może nie. Jeżeli chodzi o ciało, no to mam tutaj dużo różnych rzeczy, właśnie bo jest to podzielone na lewą rękę, lewe ramię, lewe przedramię, tak samo tutaj nogi, na uda, na golenie. Także dużo, dużo więcej rzeczy mamy. To są te podstawowe.
Invisible Arms to wiadomo, tutaj już są rzeczy z tego, z Koda między innymi. Tutaj w ogóle jest The Division, także jakby ktoś chciał, to jest jak najbardziej spoko. No jak mówię, to musi być raczej zestaw z danego moda, żeby to ładnie wyglądało i pasowało. Głównie korpusy, muszę powiedzieć, że to są fajne rzeczy. Tutaj mamy te standardowe. Tu mamy Dzieci Anarchii potem, to chyba widzieliście już. Właśnie korpus Black Ops 3. Tu na tej Leonie to jest fajna sprawa, ale to też musi być zestaw niestety. Także tutaj z The Division mamy plecaczek. Tu nie mam pojęcia co mamy. Cicho, Bradford. No i właśnie, tu są Siberia jakiety i tu są naprawdę fajne. Z tego moda to są naprawdę fajne rzeczy. Między innymi wzięty jest właśnie ten. Tylko kurde, widzę, że to mi psuje nogi. O kurde, no. Staromodne shorty. To mi psuje niestety. I tutaj było fajne coś. To było fajne. Tak. Tutaj jest ok. No niestety tutaj tatuaży nie może... Nie, może być tatuaż, ale tu się ręce widzę spierniczyły. No, także jak widzicie, są takie problemy trochę. A tu miałem tak ładny ten zrobiony. Gdzie on jest, ten... Tego nie bardzo chcę. Tego nie bardzo chcę też, kurde, mieszać z tym wszystkim, bo tutaj tatuaże już są wrzucone. No, także myślę, że nie, to nie jest, kurde, ten korpus. Nie mogę pokazywać tutaj, no nie mogę. Nie. Tu. To był... Właśnie nie wiem, czy Skoda, czy skąd to było. Był fajny, fajna kamizelka była, ale to nie podstawowa. No właśnie, tu się kurde coś zmienia. To było chyba to. Chyba to. Jeżeli nie, to no to trudno. No już jak widzicie, nogi się zmieniły, nie? Także to są takie rzeczy, no właśnie. Które się psują niestety szybko i czasami coś nie działa. To były te nogi. Tutaj miało być no tights. I tutaj miałem jeszcze na goleniach fajne rzeczy chyba miałem. To są dwie kabury raczej po tej samej stronie, to bez sensu. No, niektóre rzeczy działają, niektóre nie, także jak mówię, to są takie... Chyba to było wyposażenie na korpus. Chyba to było to. Ma to sens. Spoko. Dobra. Jak będzie tak, może inaczej wygląda niż wcześniej, ale dobra, nie zajmujmy więcej czasu. Oraz mamy kolejnego... tutaj. Żółtozioba Karla Blacka Treskena. No, który po prostu napisał, Black Echo napisał, że po prostu ma być jakiś takim bardziej Spec Opsem i na czarno, więc pamiętajcie, że no tutaj zaznaczę sobie, także nie ma problemu z tym, że na czarno, ale nie będzie wtedy widać specjalnie za dużo rzeczy, więc lepiej wybrać sobie kolory jakieś inne, no właśnie na przykładzie, nie wiem, kasieńki. Tutaj kasieńce dałem w ogóle ten taką akcję, jako że jest Shinobi, w sensie tę chustę, głowę. Także im bardziej kolorowe, tym wydaje mi się lepiej i bardziej to jest widoczne. Także nie bójcie się, że wszyscy na czarno i w ogóle. Po prostu nie będzie tego widać, wydaje mi się, na filmie i no, nie będzie można jakby zobaczyć szczegółów waszych postaci. I tutaj się bawiłem jeszcze, tylko powiem, właśnie z tą gulisą. I tutaj też to nie najgorzej wygląda. Te włosy trochę przenikają, ale myślę, że one są fajne. I właśnie te włosy są mega tutaj. Muszę powiedzieć, że z tymi włosami to jest super. Także tutaj pas dodatkowy i już. Także gulisa też jest do zmiany, jak ktoś chce, albo ktoś może wybrać. I śmiało piszcie nawet więcej postaci, jeżeli kogoś osoba, znaczy czyjś żołnierz jest już gdzieś w puli postaci. Także śmiało piszcie dalej i po prostu dorzucimy, bo będziemy mieć, wydaje mi się, jeszcze sporo osób. No, także mamy raz, dwa, trzy...
3. Cztery osoby. Nie patrzcie, jak on wygląda, bo to jest wszystko do zmiany. 5 osób mamy jeszcze, także tutaj śmiało. No i prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. I Walkiria też jest to wzięta, ale wydaje mi się, że to musi być faktycznie osoba jakaś taka... że tak powiem, bardziej mi bliska, o tak. Czy to właśnie przez aktywność na kanale, czy przez jakieś komentarze i tak dalej. Dobra, kochani, tyle jeżeli chodzi o tę akcję na ten moment. Także śmiało piszcie dalej. Ja właśnie zastrzegam sobie prawo, że mogę nagrać więcej odcinków niż powrócę jakby do tworzenia postaci, ponieważ mam teraz moment, a później mogę tego momentu nie mieć, więc wolałbym, żeby te odcinki wychodziły, niż żebyście musieli czekać dłużej. Także tyle. Tutaj mamy technika palisadę i coś my robiliśmy tutaj. I to albo... Nie, no mogę jeszcze czekać tutaj. Tu jest duchowy król, weź przedmiot. My tu mamy w ogóle. A czemu ty jesteś tutaj już? Fajnie, że cię mogłem zmienić jeszcze przed misją, ale to są. Nie wiem, czy to są te włosy. Dobra, poczekajmy do końca. Ekstremalnie niski. No i okej. Okay. Podatny 101, max wielkość drużyny 8. Wybór punktu ewakuacji, o tym trzeba pamiętać. Czas na zadanie to jest 9 tur w slumsach. O kurde, dobra. Weź przedmiot z pojazdu z adwentu. No dobra, no. Zobaczymy, jak tam pójdzie. No właśnie, była też dyskusja w komentarzach na temat poziomu trudności tego Longwara. I faktycznie on jest niby balansowany faktycznie na weteranie. Czyli na tym podstawowym poziomie trudności, tym drugim od dołu. Natomiast myślę, że dowódca też na spokojnie jest zbalansowany całkiem nieźle. W każdym razie był. Aha, właśnie. Tu są, mogą być takie motywy, właśnie, że ktoś ma jakieś włosy inne, ponieważ dodałem mody w trakcie kampanii. Będziemy to zbierać, zmieniać. Tu mamy Jane Rambo. Można potem... Jakoś było... Można było tę kamerę jakoś zmieniać, ale teraz już nie pamiętam. Dobra, jesteśmy w slumsach, tu jest mostek. I te mostki chyba doszły właśnie w War of the Chosen, a nie wcześniej. Dość blisko. Mało osób. Czy mamy tutaj kogoś ten? Tu mamy proroka. Tu mamy ciebie. Tu mamy Shinobi, no właśnie. Ty mój miły. Keito Fujita, go do przodu, tylko uwaga na dronki. Tak może się okazać niedługo. To jest... Właśnie nie, tu jest autostrada, dobra. Myślę, że na ten budynek jak wejdziemy będzie ok. Z tym, że to powoli. Po tamtej stronie raczej chyba nikogo nie będzie, bardziej się boję tej strony. Przyjąłem, ruszam. Dobra, jedziesz. Luana. Oczywiście tutaj, jeżeli ktoś wybiera sobie na przykład narodowość niemiecką, no to będzie głos niemiecki. Tutaj mamy z Meksyku Luanę, która ma no, hiszpański głos. Jak wiadomo, dobra, podejdźmy jeszcze tu. Patrzmy przez okno. Dobra. Są dwa dronki. A i tu. No to jest mało tur, powiem szczerze. Do detonacji pojemnika, zwłaszcza, że tutaj nie mamy też... Czy ja mogę wyjść od tej strony? Mogę. Dobra. Wiesz co? Podejdź na razie tu. Luknij tam. Dobra. Tutaj okna nie ma, więc nie powinno się nic stać. No. Ważne, żeby tamci nas nie zobaczyli. 67%. Dawaj bliżej. To jest niestety draśnięcie.
Czy ja tego dronka będę widział? Skądś? W sensownej pozycji. To jest 62. No musiałbym go kurde zabić. Nie, no, nie chcę granatu wykorzystywać na razie. To prawda. Wiecie co? Trzeba będzie chyba tam granat rzucić. Od tej strony, wydaje mi się. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. No. Dajesz, Jane. Właśnie, ten shredder i tak dalej. To jest wszystko potrzebne. No, mógłbym podejść ewentualnie tu. Nie. Nie dobrze. Dobrze. To durny dronek, nie? Gdzie ty masz oczy? Nie wiem, czy właśnie biec. Chyba biegniemy do przodu powoli, nie? A Jane ma w ogóle, zobaczcie, spodnie, kurde, nie pamiętam jak była niestety ta kamera, którą mogłem sobie sam ustawiać, ale to jest niestety pancerz ten ostatni, więc to trzeba będzie zmienić, ponieważ niektóre postaci jak się ładowały z puli postaci, to w tym jakby w ostatnim momencie, tak, więc w ostatnim momencie kampanii, więc już z tymi pancerzami lepszymi. Dobra, wydaje mi się, że lecimy, bo nie ma czasu. Ty, mój miły, teraz już uważaj. Tutaj chyba nie chciałbym pobiec. Tu chyba też nie. Także siedź tu na razie. Nie sądziłem, że tak stracę szybko concealmenta. Podchodzę do celu. Tutaj nawet jakaś... Aha, właśnie, te polskie... Polskie głosy musiałem wgrać jeszcze raz i poustawiać, także... Także tak to wygląda. No właśnie, kwestia jest tego, że chciałbym w sumie tamtych dziabnąć. Mniej więcej chyba stąd. Tylko zobaczmy, kto nam podbiegnie tam. No właśnie, Luana nie podbiegnie, ale to nie szkodzi. Dawaj, ho. Jane jest tu. 7 tur. Oni powinni nas usłyszeć. Tamci drudzy z dronkowi. Poczekam jedną turę, bo chciałbym do tamtej krawędzi dachu podbiec, ale żeby mieć co zrobić, że tak powiem, w międzyczasie. W sumie tu nas nie powinno być widzieć, ale nie chcę tego ryzykować. Nie, dobra. Może dronki przyletą tu, albo coś. Nie. Dobra, nie ma czasu. No boję się, że tamten gościu, kurde, jest w złym miejscu, ale wiecie co, zróbmy tak. Tu bym najchętniej tego flesza zrobił, ale obawiam się, że po prostu odkryjemy wszystko wszystkich wszędzie. Mógłbym tędy, ale... Nie, dobra, lecimy. Go. Nie ma czasu, bo jest 6 tur. Pięknie. Wrażliwość na walkę wręcz, to pamiętałem. Okej. Okay. No tu jest dronek. Tak czy inaczej muszę to podbić. Zobaczymy, czy będziemy granatem tutaj rzucać, czy czym. Tu mamy flasha. I prawdopodobnie trzeba będzie kogoś dziabnąć. Ty, mój miły, nie masz już akcji, to wiemy. Ty, moja miła,
masz Grenade Out. I to sobie użyjemy. Tylko właśnie nie wiem, czy na tobie. On 2 do 5. Gościu nie ma lutu, więc... Dobra. Git. Tego się specjalnie nie boję, bo albo on raczej nie strzeli, raczej będzie Psionic Bullshit uprawiał. Właśnie nie wiem, czy go przygłosić, czy co zrobić z nim. W każdym razie musimy podejść bliżej i tutaj osłona tak naprawdę nic nam nie da. Także stanę sobie tutaj śmiało. Aha, nie. Chciałem go? Nie, przez chwilę tylko. Dobra, git. To nam sporo ułatwia. Wyruszam. 26%. W razie czego go sflaszujemy. Żaden się nie prześliźnie. No i tu pytanie, czy podbiec gdzieś dalej. Bo po tej stronie jest... A gdzie jest w ogóle... Aha. Gdzie jest w ogóle Iwak? Nie ma. Warto go już rzucić, myślę. Ale to muszę mieć punkt akcji, żeby go rzucić. On jest darmowy, co prawda, ale... Ale Iwak jest potrzebny. Dlaczego można go przestawić? Wiecie co? Ja go rzucę... Gdzieś tu. O. Zabierzcie mnie stąd! Natychmiast! Natychmiast musimy uciekać! Spokojnie! Tu się nic nie dzieje! Rozumiem. No właśnie dlatego chciałem go zabić, żeby zaproponować mu stworzenie zwłok. Dobra, no i to był twój błąd, mój miły. No ta wiedza jest mega przydatna, muszę powiedzieć. Dobra, teraz szybciutko tam. Tylko to też, kurde, na spokojnie. Wydaje mi się, że tutaj raczej sobie zostaniemy. Żeby tam za daleko nie odkrywać też. Będziemy ubezpieczać. Jeszcze ktoś został? Tak. No ale właśnie. To był dobry pomysł. Nie widziałem ich w ogóle. Co za gówno? Dokładnie. Co za gówno. A. Pięknie. Ci mają loot, ale to nie szkodzi. Mamy granat dymny w razie W. Kurde, gdyby tutaj się ustawić, nie? Ale jak się ustawię tu, to nie będzie źle. Zaraz zobaczymy, co tu można zrobić, bo tutaj na pewno mógłbym ich przygwoździć i tak zrobimy domyślnie. Można by ich sflaszować, ale nie można. 34. No na pewno będę chciał podejść bliżej, raczej nie będę strzelał tam. Prorok. 26, no właśnie. Także ty też, mój miły, raczej podbiegnij tu. Afirmativo, en camino. 36, nie ma opcji. No, tak myślałem. Shot wide. Pięknie. Okej. Dobra, detonacja pojemnika za 3 posiłki. Jeszcze nie. Mógłbym ich sflaszować w sumie. Tylko jak tego się, kurde. Jak tego dopadniemy? Właśnie chciałbym ten loot, kurde, zebrać.
Czy ty, moja miła, jakoś podejdziesz sensowniej? Wydaje mi się, że nie. Dobra, próbuj. Można ich zflaszować. Jak tu se stanę, to on tu podbiegnie. Tylko może go przygwożdżę go. Nie, przygwożdżę go, tylko musiałbym mieć przeładowanie. Przygwoźdźmy ich jeszcze raz. ...31%. Podbiegnijmy tu. What? Nie widzę go? Co za... Dobra, łapcie granat. Trudno. Nie ma czasu na to. No, łup zniszczony, wiem. No właśnie, gdzie jest ten... Ostatnio stąd musiałem, nie? Otwierać. Pytanie, czy to jest do otwarcia po prostu tak o? Jest, dobra. Trzy tury, wy tu siedźcie. Ty mój miły tu. Dobra. Hakuj. Zabieramy to i spadamy. No niestety nie mam tutaj specjalisty na tej misji. Ale to nie szkodzi. Dobra, nadal posiłków nie ma. Zero wrogów. Git. Powinienem ten lód wziąć, ale nie chciałem się bawić, bo za mało czasu by było. Mogłem go flashnąć w sumie i tyle. A ty, mój miły... Aha, bo ty jesteś jeszcze na jedną turę. Dostałeś. Dobra. Bezbłędnie. Bardzo dobrze. No tam co prawda Jane dostała troszeczkę, ale całe szczęście w Ablative Armor. Jak słyszycie jakieś takie dziwne dźwięki, to moje krzesło. Także to. Nic złego się nie dzieje tutaj. Dobra, fajnie, fajnie. Dobra. Mamy Kolbę i Lunetę, super. Jest, kurde, dostępna więź. I ta więź byłaby dobra, jeżeli działa tak jak pamiętałem, czyli dodawała punkt akcji, ale... Gdzie to było? Na mostku? Nie, na mostku nie, wiadomo, że nie. W kwaterach mieszkalnych, myślę, że w zbrojowni. Zobacz, żołnierzy. No właśnie, bo tu mamy Aleksiego, który jest szturmowcem i ty masz z... Kim ty masz? Między żołnierzami radzą się więzi, ale między niektórymi z nich tworzą się one szybciej. Wysyłanie takich dopasowanych do siebie żołnierzy na wspólną misję zacieśni ich przyjaźń i przyniesie taktyczne. Z łowcą. No właśnie, bo tutaj mamy... ty jesteś szturmowcem. Szturmowcem z łowcą. Myślę, że będą chodzić razem. Także wydaje mi się, że tę więź faktycznie zrobimy. Przekazanie towarzyszowi dodatkowego jednego punkcji użycie wspólne dla towarzyszy. No właśnie. Nie chcę plakatu. Nie bawimy się w te plakaty tutaj. No właśnie, mamy ulepszenie broni dostępne, tylko zobaczymy komu co. Bo mamy celowniki laserowe, kolby, lunety. Zaawansowaną lunetę, w ogóle dwie zaawansowane lunety. Także spoko, zobaczymy jaka będzie kolejna misja i wyślemy. I tutaj mamy Kaito Fujite. Kimkolwiek ty nie będziesz, mój miły, Shinobi. To ze zgubą, z artylerzystą? Może być, bo to w sumie jak będziemy wysyłać ich na te same misje, no to będzie spoko. No kurde. Dobra, zróbmy zdjęcie już, skoro tu szedłem. No ale tutaj twoje włosy, mój miły, to tak nie do końca. Wiesz co? Weź sobie chociażby jakąś bandanę.
Oczywiście te włosy nie są dobre. Dobra. No i tak, bo tu mamy... Tak, to jest ten pierwszy Bond chyba. Nie mogę niestety zobaczyć sobie tutaj. Dobra. Ty jesteś naszym Shinobim. No właśnie, Mistrz Miecza. Wszystkie ataki zadają plus 1 obrażeń, otrzymują plus 10 do celności. Spoko. Samotny Wilk, otrzymasz plus 10 do celności, plus 10 do obrony. No właśnie, bo tutaj tak naprawdę mamy plus 10 do celności przy mieczu, natomiast tu byśmy mieli plus 10 do celności tak czy inaczej każdej broni, o ile jesteśmy daleko. I 10 do obrony. To też może być niegłupie. No właśnie, pytanie, czy chcę iść, kurczę, w to, czy nie, bo tutaj... A, broń palną. Potrzebujemy, strzelanie w biegu, szybkie użycie, to jest też spoko, sokole oko. Holo target units. Ale to chyba każdego, nie? To samo napisane jest. Bo tutaj można sobie szczegóły zobaczyć, nie? Odnawianie trwa liczbę tur, dwie. Błyskawiczny refleks. Raz na turę otrzymasz dodatkową akcję po oddaniu zwykłego strzału z broni. No właśnie, kurde. Wydaje mi się, że można by tutaj, bo tu jest... Że można by zrobić Kaito Fujite jako strzelca po prostu. Czyli wtedy ten mistrz miecza się aż tak nie przyda. Tylko po prostu samotnego wilka mu dziabnąć. Albo to, bezstrzelecnego. 25%, ale żeby się gdzieś przemknąć. Znaczy nie będę też aż... Nie wiem, czy pamiętacie, była pierwsza kampania jeszcze przed 1,5, przed wyjściem Long War'a dwójki 1,5. Mocno naciskałem właśnie na bezstrzelecne misje. Takie, żeby jak najpóźniej wrogowie nas odkryli. Natomiast tutaj myślę, że bardziej będziemy w stylu Rambo to robić, bo... No bo tak. Tak sobie pomyślałem. Natomiast, no właśnie, normalnie bym wziął bezczelestnego pewnie, albo mistrza miecza, ale chyba wezmę samotnego wilka, no. Zobaczymy, pobawimy się tymi postaciami. Popróbuję różnych rzeczy, zwłaszcza, że mamy właśnie tę czwartą linię, na którą też można by zwracać uwagę, nie? Tu mamy Coup de Grâce, dobicie, bonus do trafienia, także szanse na obrażenia krytyczne w walce wręcz wobec zdezorientowanych, ogłuszanych lub spanikowanych wrogów. Plus 50, plus 2. Zdezorientowanych. A, przyznany bonus jest mniejszy wobec zdezorientowanych przeciwników. Dobra, ale w sumie u ciebie, bo ty masz tę nożownika. Więc, no, zobaczymy. Draśnięcie, niecelne strzały z broni głównej mają dodatkową szansę zadania draśnięcia. To może być niegłupie. Niecelne strzały z broni mają 50% szans na zadanie draśnięcia, czyli co? Po prostu jeżeli nie trafię, to mam 50% szans, że zadam draśnięcie. To jest spoko sprawa. Ten efekt działa po przeliczeniu normalnej procedury trafienia, pudło, draśnięcie. Jeżeli cel posiada punkty uniku i wartość zostaje odjęta od szansy powodzenia zdolności. Aha, dobra. Ewentualnie środek ciężkości, jeden punkt obrażeń więcej, to też by było dobre. Waleczność, kontrataki, zyskujesz też plus 10 do uniku, to jest też fajna sprawa. Uniku mamy minus 7 w ogóle, nie? Czyli łatwiej nas trafić. Ale wydaje mi się, że draśnięcie. No, jak będziemy napierniczać, to zawsze możemy kogoś, wiecie, jak będzie ktoś ranny i na przykład przygwożdżony i będzie uciekał, no to możemy go wtedy chociaż draśnięciem dobić, nie? Także wydaje mi się, że spoko. No i Luana. Właśnie te ręce, zobaczcie, się znowu zmieniły. Kurde, blaszkę. Były te. No i okej. Okay. Właśnie zależało mi na tych akcentach, wiecie, meksykańskich trochę, nie? Dużo wisiorków, dużo różnych dziwnych rzeczy. Tutaj mamy kolczyki też. Zastanawiam się nad bliznami, ale myślę, że taką ładną twarz szkoda szpecić, więc... Co zostaje? Dobra. Szybkie użycie, granat wsparcia można by użyć. Tu mamy granaty i głowę. Materiały wybuchowe nie niszczą łupów przy zabijaniu wrogów i to trzeba było mieć. Materiały wybuchowe mogą niszczyć wiele obiektów pełniących rolę osłon. Nie, wiecie co? Wydaje mi się, że granaty i głowę to jest dobra sprawa, ale zobaczmy, co jest dalej. Czy właśnie w środek ciężkości na przykład pójść, nie?
Dajcie mi plus szkodzeń, przytrafienia krytyczne za każdych dwóch widocznych wrogów. Spoko. Wzmocnienie jest dobrą sprawą. Tu mamy return fire. Nieuchwytny, to jest super. Nietykalny, to jest też mega. Szybkostrzelność, to jest ultra. Obrońca. Dodatkową sztukę granatu. No, tu mamy ciężka artyleria. Albo tu jest napisane granatu niepowodującego obrażeń. Czyli albo obrońcę, albo do tego, ataker. Dobra, weźmy te granaty i głowę, tak czy inaczej. Żeby częściej strzelać z nich. Dodatkowo, moment. No właśnie. Tu jest miejsce na granat, nie? Także to powinno być w ten sposób, myślę. Tu mamy pistolet. Tak powinno być tak naprawdę. No tylko pistolet zmniejsza ten, nie? Mobilność, a właśnie. Pistolet automatyczny. Obrażenie 1-3, mobilność minus 1, wszystko mobilność minus 1. Obrażenia 1, dodatkowe obrażenia krytyczne 2. No spoko. Ale... Właśnie dobra sprawa, że jest ten pistolet tutaj, ale nie wiem, czy go potrzebuję tak naprawdę. Zależy mi też na mobilności. No właśnie, i Jane Rambo, jak widzicie, ona ma ten pancerz taki, nie wiem tak naprawdę jaki. Więc szybko to zmienimy. Myślę, że na początku jakieś standardowe spodnie. Chyba te były. Korpus. Weźmiemy ten. Jakieś ciekawe ręce. Jak mówię, no niektóre rzeczy nie działają niestety z podstawowymi rzeczami i trzeba to kompletować osobno. Weźmy te. Przedramię. Brak przedramienia. Tutaj brak przedramienia, także to są jakby standardowe rzeczy. Ewentualnie wyposażenie na korpus, bo niektóre rzeczy współgrają. Tactical belt na przykład. No niektóre nie. Nie. To jest ok, tu jest ok. Tatuaże na razie niepotrzebne. To jest ok. Dobra, na razie standardowo, ale... Ale... Dobra, moja miła. Spryt bojowy powyżej średniej, super, super. Mobilności masz 15, zdrowia 5, całkiem nieźle. I celność 63, tak se. No to szturmowiec. Jane była szturmowcem, pamiętam, bo napierdzielała z tego. No. Mimo tego, że mamy szturmowców trochę, to jednak... No... To jakby niektóre rzeczy wchodzą po prostu same i... I tyle, no. Nie, jeszcze momencik. Zmienimy sobie... Tutaj, kurde, nie mam tych modyfikacji i powiem szczerze, ciężko mi je znaleźć. Może nie szukałem zbyt dokładnie, ale... Myślę, że klasyczny. Chociaż tu był cyfrowy chyba. Pamiętam. Chyba tak. Spoko. Dobra. Zaawansowany celownik klaserowy jak najbardziej. No jest albo kolba, albo inna kolba, nie? Become a graze. A, spoko. Dobra. Mam jeszcze proroka, żółto dzioba. 16 mobilności, celność jest bardzo słaba. Zdrowia 4, tak se. Shinobi artylerzysta. No kolejny Shinobi, ale Shinobi ich mamy dwóch. Szturmowców też mamy dwóch. Chyba, że techniczny. Bo ta mobilność też może być dobra. No celność taka se.
ewentualnie Shinobi, ale artylerzystów chyba też mamy dwóch. No, będziesz mój miły prorok technicznym. Ta mobilność, kurde. Mobilność to do Shinobi w sumie. Ta celność będzie mała. No chyba, że Shinobi, kurde. Ewentualnie możemy poczekać i nie wybierać nic. Chyba. I wtedy po prostu kolejnych żółtodziobów przeszkolić na tych, których chcemy. Domyślnie. Znaczy domyślnie. Docelowo. Więc chyba tak zrobimy. Usuwanie złomu. Tu jest ok. Zbrojownia. Tak. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Dobra. Misji nie mamy żadnej. Czarny rynek ewentualnie. Tu mamy technika kolejnego. Super. Zabuduj tu. 50% to jest jeden dzień. Git. No i dobra. Jak to wygląda sytuacja? To jest wywiad. Wiecie co? Doradcę kryjówki trzeba będzie dorzucić kogoś. Tylko nie wiem kogo. No Jane nie. Kasienikę nie. Ciebie też mój miły nie. 75 celności. Może tę gulicę na razie. Niech będzie. To jest zdobywa informacje w sztabie. Szybciej, 20% chyba. Dobra, wybierz nowe badania. Bo mamy dwie sztuki stopów metali, bo brakło nam tutaj stopy metali do materiałów hybrydowych. Broń eksperymentalna na razie nie potrzebuje. Tak, tutaj Elirium, pancerz bojowy, broń magnetyczna i tak dalej. To jest ważna rzecz. Chyba tyle. Dobra, dostępne są nowe tajne operacje, nowe miejsce dla personelu, skrócenie czasu trwania tajnej operacji. I Gwandoja Mazibuko jest dostępna. Właśnie, bo to jest z War of the Chosen, nie? I tutaj były te operacje takie, co się wysyłało kilku żołnierzy na jakąś misję. I oni sobie sami to robili. Przyjął nową tajną operację. No właśnie. Dobra, czyli tak, można znaleźć frakcję Templariuszy i Renegatów. Obtain Resistance Mech, to będzie fajna sprawa. Zdobycie łupów. Łupy obcych, nie mam pojęcia, to pewnie jakieś stopy metali, zasoby, lirium czy coś. Failure 50% i zasadzka 10%. Nie czytałem o tym, co tutaj się dzieje, więc... No właśnie nie wiem, jak jest między tym... Różnica między łupem a zasobem. A tutaj, 60 zasobów. A łupów to są pewnie te Elirium, nie informacje, tylko stopy metali, może Elirium Core, ten rdzeń. Możemy rebelów, dwóch. Ale kurde, powiem szczerze, że ten Resistance Mech mnie tutaj mocno mnie tu kusi. Zasadzka 9%, failure 33%. No właśnie, można by żółtodziobów wysłać, ale... 69, kurde, celności, uniki całkiem niezłe, no to jest przeciętne, ale spoko. No właśnie, failure 37, nie mam pojęcia jak to mam patrzeć. Szadek, może Jane, failure 27. Właśnie nie wiem, czy jak dam wyższą rangę, 7% jest, dobra, czyli im wyższa ranga, tym lepsza. No właśnie nie chciałbym chyba tutaj failować tym. Chyba więcej ci kurde nie damy, moja miła. Żeby była szybsza. 7%. Shinobi. Właśnie nie chciałbym kurde nadawać kogoś z góry, bo prawdopodobnie pójdzie na misję. Kasienika. Ty jesteś szeregowym.
też. Szadek, strzec wyborowy. No właśnie nie pamiętam, kurde, czy to coś zmieniało tutaj, czy nie. Dajmy Wieśmira. Grenadiera. 17, kurde, tego. 17%. Dość dużo, wydaje mi się. Gdyby tak było poniżej 10, to jeszcze. Chyba, że to nie zadziała po prostu. Bonded, Skate of Fujito. Ewentualnie. Fail 0%. Wiecie co? Idźcie. Go. Dobra. Rozpocznij operację, rozumiem. Dobra. Mamy nowego wolnego technika. Skraca czas trwania tajnej operacji. Wiesz co? Nie. Nie wiem, ile to trwa, co prawda. Tajne operacje to są 6 dni. Bo to jest ta aula ruchu oporu, ale wydaje mi się... Nie, to muszę odblokować. Ewentualnie mógłbym tutaj zacząć czyścić, tak? 40 zasobów, stopy metali... No. 30 dni. Dobra, wstrzymajmy to na razie. Dobra. 5, nie, to minus 25% jest. Okej. Okay. No, ciągle się zastanawiam tutaj z prorokiem, co zrobić z nim. No bo artylerzysta to jest celność i tak za mała w tym momencie. Shinobi byłby spoko, bo jest w miarę mobilny. Ta celność byłaby mniejsza. Shinobi mamy dwóch ogólnie. No jak będzie trzeci, to będzie też nie najgorzej. Ale ten techniczny, kurde. Bo czemu mówię o technicznym? Bo ta prędkość też się przyda w ramach noszenia tych wszystkich, kurde, rakiet i tak dalej. To nas spowolni mocno. Jak będziesz miał domyślną prędkość dużą, no to mniej. I tak naprawdę tutaj z tą celnością może nie być głupio. Wiesz co? Dobra. Będziesz techniczny. No. Celność ci podskoczyła o 4. Mobilności masz 16. No właśnie, oni kurde to nic nie mają, nie? Co ci mogę dać, to mówimy, to na pewno. To. 16 minus 2. Chociaż nie, ty możesz być obładowany. Śmiało, no. Rękawica, throwing knife. Jest ruchu oporu, więc to nie ma znaczenia. No i git. Dobra. Lecimy dalej. Przepraszam, że to jeszcze tak trwa długo. Tutaj. Advent, there's something we could never have prepared for, even with better gear. Between the propaganda. Mamy raport sytuacyjny. Naukowiec ekstremalnie niski, 5 dni, elegancko. Kontakty w ruchu oporu w tej strefie walki są pracujące dla nas cywile, z którymi możemy się skontaktować, żeby otrzymać cenne nagrody. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, czy nie. Large map. Aha, longer to take the objectives, ale kurde. Bierzemy naukowca jak najbardziej. Dobra, kogo my tu mamy? A to daj mi switch view. Aha, od góry. Ale w sumie od góry nie najgorzej, też to wygląda. Dobra, kogo mamy? W gotowości, na misji, na misji, na tajnej operacji, słuchajcie, są za godzinkę. Ale czy potrzebujemy? Weźmy sobie Kasię. Ale mamy Reapera, więc w sumie albo Reaper, albo Kasia. Znaczy, może być i Reaper, i Kasia, ale kwestia jest, wiecie, ilości ludzi, których możemy wziąć. Czy będziemy... Na pewno, kurde, ten... Potrzebujemy specjalistę. Tu mamy Ghosta. Oni są zbondowani, więc jak najbardziej, tak? Tak. Ghost z Tunguską. Więc oni muszą iść razem albo w ogóle. Ekstremalnie niski to jest 109. Jeżeli kogoś wrzucimy tutaj, to będzie słabo. Tak, tak.
Chociaż kurde, snajpera bym wziął. Czy ja potrzebuję kurde grenadiera na tej misji? I u ciebie, mój miły, te nogi. Właśnie to pamiętałem, że muszę zmienić. To są biznesowe. Tylko czy ty potrzebujesz jakieś specjalne spodnie tutaj? Ja sobie na razie te. I git. Bo okej, jest poza tym. Nie, nie jest poza tym. Dobra. Okej. Dobra, jeszcze ci zrobię wzór na broni, no spokojnie. Okej. Także jak najbardziej tutaj. No i dobra. Zaawansowaną lunetę jak najbardziej, chociaż w sumie to mamy jeszcze. Kolba. Stabilizację broni ewentualnie, ale to nie potrzebujemy tego. Ty mój miły. Nie, kolbę nie. Ty jesteś... obrzynem. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ty możesz dostać. Tylko czy ty masz naprawdę to? Ja ci chyba dawałem... No właśnie, bo ty masz tę mobilność. No. Po prostu... tutaj też ta mobilność nie jest wesoła. A nie! What? Bo tu mamy łowcę z tym... A dobra! Okej, okay. Bo tutaj też jest domyślnie shotgun, ale... Ale okej. Okay. Dobra, czy ja potrzebuję tutaj, kurczę, granat? Mamy run gana. Wiesz co? Ty sobie może weź... Smoka. Tu u ciebie natomiast, mój miły, na pewno apteczka będzie. Na pewno to. Ty akurat biegać szybko nie musisz. Więc git. Tu mamy granatów parę. 14 minus 3 to jest też tragedia po prostu. Czy mamy jeszcze jakieś coś? Mamy lunetę. Częściej będziesz chyba wyrzucała. Ewentualnie tu luneta, ale nie, bo mamy celownik laserowy. Te lunety i tak dalej wszystko można sobie zdjąć potem, nie? Także prawdopodobnie to zrobimy. I oczywiście wyłączyłem to. O po co? Ale są tutaj załadowane te. Dobra. Bo za dużo razy kliknąłem prawym, więc... Więc tak tu. 108%. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Każdy ma ten, ma... Ja się tę kamizelkę. Chyba okej, no. 15-14. Uroty VIP-a. Ekstremalnie niski. Naukowca dostaniemy. 19 plus tur. Stały punkt ewakuacji. Startu w ukryciu. Dobra. Git. Likwidator. O. Wydaje mi się, że dużo szybciej tutaj latamy, nie? Dobra, zdobyto to PD, zwiększenie zgodności, super. Your team managed secure intact mech unit, it has been reprogrammed, given a paint job and sent to a nearby resistance haven. Spoko. Dowódcy frakcji przygotowały dodatkowe informacje, które przyniosą korzyści ruchowi oporu. Powinniśmy spotkać się w auli, żeby przydzielić nową tą misję. Spoko. Dobra. Mamy zdobycie łupów. Właśnie pytanie, czy chcę frakcję znajdować, czy nie. Czy to coś wpływa na nich, czy nie. No w sumie im szybciej byśmy znaleźli, tym lepiej. A sierżanta potrzebujemy. Dobra. A tu sierżanta sztabowego. Bo gdybym chciał, to i tak nie... Dobra. Czyli potrzebujemy to później znaleźć. Ok. Zdobycie łupów, łupy obcych. Myślę, że zebranie zasobów będzie dobrym pomysłem. Mamy 230, ale wydaje mi się, że zasoby po prostu polecą tako. Także im szybciej, tym lepiej. Szeregowy prorok, idź. Techniczny, może z Jane, faktycznie, bo ja tak kurde ją wybieram tutaj, ale...
15%. No tak poniżej 10, kurde. To jest starszy szeregowy z artylerzystą. Shinobi. Bo szkoda, kurczę, nie wysłać kogoś, nie? 5% zasadzka na 13. Go. Nowy cel. 3 dni. Ekstremalnie niski, uratuj zdrajcę. To jest wolność. Nie zrobimy tego niestety. Jest za mało dni i za mało osób mamy. A jak ja ten usuwałem ten złom? Aha, bo to jest ten złom. Dobra. Oczyszczę dalej. Centrum szkoleniowe. Szkoła działań partyzanckich. Ośrodek taktyk zaawansowanych. Powrót żołnierzy do zdrowia. Centrum szkoleniowe chyba, nie? Zdolności taktyczne. Właśnie, kurde, nie wiem, czy centrum szkoleniowe to jest tam, gdzie faktycznie szkolimy żołnierzy na konkretną klasę, czy nie. To jest ośrodek. Może szkolić się wykorzystywanie dodatkowych zdolności ofensywnych. Defensywnych związanych z bronią zapasową, które nie są dostępne dla ich klasy. To jest infirmary ogólnie. W sumie im szybciej to zbudujemy, tym lepiej. Ale czy potrzebujemy akurat tyle? Mamy mocy w sumie 4, więc też nie dużo. Oficerów do naszych zdolności, ale to było chyba nie to. Bo to by się przydało tak czy inaczej, kurczę, zbudować, bo tam wtedy perki chyba stamtąd się kupuje taki... Chyba tam... Właśnie nie pamiętam, co tam było, ale to jest... szkolenie oficerów to by było też dobre, ale nie wiem, czy tak szybko potrzebujemy. Wydaje mi się, że centrum szkoleniowe potrzebujemy. 12 dni, kurde. To jest 14 dni. No i właśnie dlatego mówię, że zasoby zaraz polecą, nie? Coś muszę zbudować, ale nie wiem co. Wydaje mi się, że to jest, kurde, z War of the Chosen napisane, ale to chyba nie daje tego, co powinienem mieć. Bo szkoła działań partyzanckich to na pewno. Wiecie co? Zbudujemy szkołę działań partyzanckich. No, zrzut zasobów jest za 5 dni, dostaniemy 0 całe. Uratuj kontakty ruchu oporu. To będzie dobra sprawa, tylko 2 dni to jest. Nie zrobię tego niestety. Szkoda. Bo to by była dobra sprawa. Materiały hybrydowe. Mamy kamizelkę nanołuskową, pociski smugowe, pancerz bojowy, broń laserowa. Zamontuj wrog drona na części, kamizelka ochronna na poligonie. Na ogień, kwas i truciznę. Dobra, pamiętam. Broń eksperymentalna. Nanołuskową dostaliśmy i zainspirowane. To jest 8 dni po prostu. Miotacz ładunków, to topórłowcy, strażnik cienia, mroźna bomba. Lansiera nam da. Robotyka, pancerz ze stopu, poligon wtedy. No broń laserowa niestety. I naukowiec jeden potrzebny jest, pancerz bojowy, naukowców 2. 15 sztuk stopów metali, masakra. Sektoid. Właśnie, ja nie mam naukowca w ogóle, nie? No. Dobra, wiecie co? To jest po prostu sekcja zwłok. I tak to trzeba będzie zrobić i tak. Bo tu jest na części, to dostaniemy 2 sztuki stopów metali, ale potrzebuję go, kurde. No te badania w sumie, z tego co pamiętam, teraz to sobie tak przypominam, że chyba to zmniejszało wymagania dotyczące właśnie naukowców, a tutaj techników. Także jeżeli tutaj potrzebujemy 2 naukowców,
No po tych podstawowych badaniach nie potrzebowaliśmy w ogóle, ale to jest 22 dni, więc trochę dużo. Łączność ruchu oporu, informacje, radio ruchu oporu, spoko. No bo to jest 8 dni. Wiecie co? Zróbmy to. Jakieś te dostaniemy, być może. Prototypy tych broni, z tego co pamiętam. Tu jest 8, siła adwentu jest 1. Nagroda nie wykonano. Nie bardzo rozumiem, czy dostaliśmy teraz ten... Moment. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy to mamy zero... Czy tam to wyszło, czy nie wyszło. Teraz, aż sobie sprawdzę potem na nagraniu. Natomiast, kochani, docieramy do godzinki. Jeszcze chwilkę poskanujemy. Recruit Rebels. 50% na zasadzkę jest całkiem niezła szansa. Refleksina może tutaj dodamy. Nie, właśnie nie wiem, czy oni tutaj dostają wtedy ten. Jane Rambo i... I Shinobi, to jest failure 24%. Biorę teraz najlepszych w sumie, z tych wszystkich. Ale widzę, że to się kurde nie da zrobić. Dobra, trudno. Na razie nie mamy operacji. Żadnych. Rany wyleczone, git. Moment, to może nam kurde dać w sumie. Skraca czas. Sieć cyfrowa za 100 zasobów. Nie. Tych rebelów w sumie bym tutaj odblokował, im szybciej, tym lepiej. Zobaczmy, jakbyśmy wzięli wszystkich, wielu 10%. Właśnie nie wiem, kurde, czy tutaj powinno być 0, czy nie. Sześć dni, to jest trochę dużo. Żeby po prostu wysłać ludzi, którym to się nie powiedzie. Nie. Nie będę ryzykował, słuchajcie. Wydaje mi się, że poniżej 5%. To mamy stówkę. Ekstremalnie niski. Tu jest co prawda normalny. Później może być podatny. Ile mamy jeszcze? 8 godzin. Nie, no to poczekamy moment. Dobra. Teraz jest podatny. Bo chyba powyżej 105, 101% jakoś tak to jest wtedy podatny. Nie pamiętam, co niestety to daje, ale... Dobra, kochani. Wreszcie pierwszego naukowca z celi. Mamy tam sporo ciekawego towarzystwa w ramach naszej drużyny malutkiej, pięcioosobowej. Specjalistę przede wszystkim. Żniwiarza, także powinniśmy sobie dać radę. Tutaj firepower do tego. Elegancko, powinniśmy sobie na spokojnie dać radę. Ale to, kochani, w następnym odcinku, który, kochani, prawdopodobnie nagram też od razu, więc jeżeli były jakieś propozycje pod tym, czy będą propozycje pod tym odcinkiem do dodania waszych żołnierzy, to się nie przejmujcie, na pewno dodam ich prawdopodobnie na następnym odcinku. Chyba że napisaliście coś pod drugim odcinkiem, to wtedy się pojawią... To jest trzeci w czwartym... piątym odcinku. Wybaczcie, ale faktycznie jak mam czas, to wolę nagrać, jak mówiłem, więcej odcinków, żeby się coś działo, niż żebyście musieli czekać później trochę dłużej. No może bez waszych postaci, ale... Wolałbym po prostu nagrać te odcinki. Także kochani, jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, dajcie łapkę w górę, pa, pa.